Dzień dobry, to jest przesyłka od Ani Boguckiej. Brałem udział w konkursie, no i między innymi ja wygrałem, udało się, no i dostałem od Ani przesyłkę. To jest tak, kubeczek z tymi, wiecie, to są takie roślinki fosforyzujące, gdzieś tam w jaskiniach to rośnie, porasta i oświetla wnętrze swoim właśnie blaskiem takim właśnie jakimś, kurczę, naturalnym. Ania Bogucka. Wpadajcie na kanał do Ani. Moje logo tutaj umieszczone. Bardzo mi miło. Dziękuję, Aniu. No i cóż jeszcze dostałem? Pyszną czekoladkę, która oczywiście już wpadła. To nie jest unboxing. Ja wcześniej to otworzyłem. Czekoladka wpadła szybciutko. U mnie takie rzeczy długo nie leżą. Prezencik dla żony. Świeczka zapachowa. Dziękuję bardzo. Obydwoje dziękujemy. Wpadajcie do Ani na kanał. Tam dowiecie się wszystkiego na temat minerałów. Których wszystkich. Tych, które znacie i te, które nie macie pojęcia, że istnieją. Ania ma wszystko. Co poza tym? Poza tym na pewno stopy, metale, z których są bite monety. Stopy metali. Ania tam ma wszystko pięknie omówione. Oraz targi staroci, jarmarki. Wraz z obszernymi komentarzami na temat trendów w sztuce użytkowej. Ania świetnie się z tym odnajduje, tłumaczy, opowiada bardzo interesująco. Na pewno dowiecie się dużo ciekawych rzeczy. Link do kanału Ani w opisie filmu. Anna Bogucka, serdecznie zapraszam. Ja powiem tylko, Aniu, że ten pudełeczko, ten kartonik, w którym dostałem, to przyda mi się, jeszcze mi się przyda, także drugie życie dostanie. Dobrze, to na ten temat tyle, dziękuję bardzo. Oczywiście pokazuję. Pokazuje czy nie pokazuje, uda się, mam to na stojaku. O, proszę bardzo, do dobrego towarzystwa z innymi tutaj poszukiwaczami, zbieraczami i tak dalej. Miejsce jeszcze jest, także parę kubeczków się zmieści. I druga część mojego tutaj filmu, mianowicie, ale muszę tutaj zrobić coś takiego, wyższy plan, bo to musi tutaj mieć, o, myślę, że tak. Dobrze, wszystko idzie wyżej, światło też idzie wyżej, bo na stół ląduje to znane już wiaderko, prawda? Już pokazywałem wiadro 5 kg bursztynu. Co to za bursztyn? Dostałem go do przeszlifowania. Pan właściciel, który się do mnie zgłosił, życzy sobie, żeby te kamienie pięknie oczyścić z tej kory. Pięknie tutaj wypolerować, bo mają cieszyć oko. Mają być swego rodzaju kapitałem takim. Pan nie chce tego sprzedawać, ale chce po prostu mieć to jako kapitał. Bursztyn to ma swoją wartość i swoją wartość zawsze będzie miał. Ale przy okazji ma cieszyć oko, bo w tej chwili to jest po prostu kora, sypka kora. I po prostu to trzeba usunąć, żeby zobaczyć. Na razie cieszy gabaryt i widok zewnętrzny, ale wiemy, że w środku jest piękno. Trzeba je odkryć. Kilka takich zaprezentuję, tylko będzie czas na to w czasie szlifowania. Zobaczymy, czy tutaj będzie widać coś. Kilka tych największych, ile waży. Mam nadzieję, że to będzie widać. Dobra, więc tak. Ten chyba jest najcięższy. I on waży, spójrzcie, 333 gramy w tej chwili. Był mokry, ważył troszeczkę może więcej. Ale teraz wysechł i waży troszeczkę mniej. I będzie jeszcze ważył mniej. Kolejny. 325 gram. Parę gram wody jednak ubyło, prawda? No i ten taki fajny, ciekawy. Zaraz powiem dlaczego. Proszę bardzo. 291 gram. Spójrzcie, czy chodząc gdzieś na polu. Taki bursztyn. Taki w zasadzie, można powiedzieć, kamień. Szary. Przechodzilibyście obok. Pomyślelibyście, że to jest bursztyn. Na pewno nie. A wystarczy go wziąć do ręki. Ile ważyłby kamień tej wielkości? Myślę, że co najmniej kilogram. On tu waży powiedzmy 30 deko, tak? 1/3 tego kamienia. Jak chodzicie, szukacie tymi wykrywaczami na polach, zwróćcie uwagę na kamienie. Być może któryś będzie bursztynem i to wcale dużym, prawda? Także takie cudeńka będę obrabiał. Ja wyjmę parę. Parę wyjmę, żebyście zobaczyli mniej więcej, czego tu się będzie można spodziewać. Postaram się to zrobić tak szybciutko, aczkolwiek nie chcę niczego tutaj zniszczyć, żeby mi upadło.
ile tego jest, ile bursztynów wchodzi na 5 kilo. Dosyć sporo, wbrew pozorom. Wszystkie duże kamienie wracają do pana właściciela. Taką mamy umowę. A ja w zamian za moją tutaj pracę, wkład włożony, dobieram sobie kamyczki z tych najmniejszych. Zaraz pokażę, co to są, znaczy najmniejsze. Mi to odpowiada, ja mówiąc szczerze, z takim kamieniem, bardzo pięknym. Ale kurczę, no ja bym go nie wykorzystał gdzieś tam w biżuterii. Nigdy nie robiłem nic z takim dużym bursztynem. Niech ktoś inny ma kiedyś w przyszłości, może, jeżeli pan właściciel zdecyduje się sprzedać, niech ktoś inny ma tam zagłówkę. Co z tego zrobić? Ja czuję się, powiedzmy, specjalistą od mniejszych kamieni. Kilkanaście gram, może tam kilkadziesiąt, ale nie kilkaset, bo kilkaset to troszeczkę dla mnie jest już za dużo. No i teraz te takie mniejsze, z których, powiedzmy, ja sobie będę mógł dobrać. Jeszcze troszeczkę cierpliwości. Nie chcę ich tak wysypywać, żeby mi nie poleciały. One wyschły, muszą wyschnąć. Do obróbki nie obrabia się. Nie poleruje się, czy nie szlifuje. Ja nie szlifowałem nigdy na mokro, na sucho. Dlatego one wyschły. Wyschła tylko oczywiście zwietrzlina. Bursztyn właściwy nie wyschnie. To co jest zwietrzałe, ma odlecieć, to odleci. Bursztyn właściwy jest twardy, jest pełen koloru, pełen piękna i taki zostanie. I no i spójrzcie. Tyle, wiaderko jest puste. Ja sobie będę miał prawo dobrać z tych takich mniejszych. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to odpowiada. Jest super. A dodatkowo jeszcze dostałem od pana właściciela. W zasadzie dostałem. Pan właściciel przyniósł mi, proszę bardzo, co to jest? To jest czarny dąb. Czarny dąb. Nigdy nie miałem tego w rękach. Wielu ludzi ma, wielu ludzi robiło, a ja nie. Być może skuszę się, na pewno jak już mam, to będę mógł coś porobić, coś wymyśleć. I teraz, będąc na plaży, będę szukał takich właśnie kawałków drewna. Czarny dąb. Być może ma kilkaset lat, być może ma kilka tysięcy lat. Nie wiem tego, to trzeba było gdzieś sprawdzić, ale na razie mnie to interesuje, czy to się da ładnie szlifować, czy to się da ładnie polerować. Jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy. No i cóż, ja wam dziękuję bardzo. Będą prace teraz naprzemiennie, i sreberko, i bursztynek, jest co robić, jest z czego robić. Także dziękuję bardzo, zostawcie ślad po sobie, do zobaczenia.